Spotykamy dzisiaj Jezusa, który jest wraz z apostołami w drodze. To nie jest dla nas obcy, nieznane wydarzenie, bowiem cały czas, gdy spojrzymy na Ewangelię, Jezus podąża w stronę Jerozolimy, bowiem cała Jego publiczna działalność zmierza do tego, jest drogą do Jerozolimy, drogą do krzyża. Ale w tej drodze Jezus chce apostołów pouczyć, chce im dać konkretne wskazówki. By zrozumieć ten dzisiejszy fragment Markowej Ewangelii, trzeba nam spojrzeć na cały 9 rozdział, z którego jest wyjątku, żeśmy przed chwilą wysłuchali, i cofnąć się kilka wersetów wyżej, bowiem zapowiedzią tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy, jest wydarzenie, które ma miejsce, jak powiedziałem, kilka wersetów wcześniej. A mianowicie do Jezusa przychodzi ojciec, który przyprowadza syna mającego w sobie ducha niemego. Zanim jednak on przychodzi do Jezusa, prosi jego uczniów, którzy chodzą, głoszą Ewangelię, uzdrawiają, aby wyrzucił niemego ducha z jego dziecka. Ale uczniowie tego nie potrafią. Zrezygnowany ojciec nie traci jednak nadziei, idzie do mistrza z Nazaretu, przyprowadza swojego syna i mówi, że ty możesz to uczynić, jeśli to jest możliwe, bowiem wcześniej prosiłem twoich uczniów, ale nie mogli tego uczynić. Jezus przywołuje do siebie chłopca i zwraca się do niego wprost, mówiąc: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej. Zły duch opuszcza chłopca. W czasie tego mają miejsce torsje, krzyki i chłopiec chwilę jakby umarły, wstaje, a Jezus oddaje go jego ojcu. Uczniowie, widząc to, są bardzo zdumieni i stawiają Jezusowi konkretne pytanie: czemu ty mogłeś, a my nie? Jezus odpowiada: bo ten rodzaj złego ducha można wyrzucić tylko modlitwą i postem. A więc uczniowie są świadkami spektakularnego wydarzenia. Człowiek opętany, niemy, nie mogący nic mówić, rzucany w ogień czy we wodę. Jezus go uwalnia. Tłumy są zdumione, apostołowie również. I po tym wszystkim wchodzimy w dzisiejszy fragment Ewangelii Świętej. Widzimy Jezusa, który bierze apostołów i odchodzi na bok. Ewangelista Marek zapisał: nie chciał bowiem, by tłumy szły za nim. Odchodzą na bok. I Jezus po tak spektakularnym wydarzeniu zaczyna im mówić, co ma się wydarzyć. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, zabity zaś po 3 dniach zmartwychwstanie. Jezus nie mówi w przypowieści. Jezus nie podaje przykładów, ale otwarcie mówi o tym, że jest Synem Człowieczym. A zatem jest Mesjaszem, który był zapowiadany przez proroków Starego Testamentu. Ale uczniowie jakby nie chcieli usłyszeć tego, co Jezus mówi do nich. Podobnie jak tłumy, które towarzyszyły Jezusowi. Jezus, chcąc powiedzieć, mówiąc: jestem Synem Człowieczym i będę wydany w ręce ludzi, którzy dziś są tłumem. Tłumem, który widzi, że można wypędzić złego ducha, że można się go dotknąć, a moc wyjdzie z niego i będą uzdrowieni. Tłumem, który może się najeść do sytości. Tłumem, wśród którego są ci cierpiący i chorzy, za chwilę uzdrowieni przez niego. I ten sam tłum, który doświadcza Jezusa, ten sam tłum weźmie Jezusa w przyszłości, zabierze, zwiąże, wyda na śmierć i ukrzyżuje. Tyle mogą zrobić mi ludzie, którzy idą za mną, jakby chciał powiedzieć uczniom Jezus.
ale ja jestem większy od nich, bo jestem Synem Człowieczym. I po tej śmierci, która przyjdzie na mnie, po 3 dniach zmartwychwstanę. Ale apostołowie jakby nie słyszeli tego, co Jezus mówi. Oni nie rozumieli tych słów i bali się Go pytać. Było to dla nich na tyle zakryte, na tyle wstrząsające i nieprawdopodobne, że niemożliwe do przyjęcia przez nich. Oni wolieli widzieć w Jezusie Jezusa triumfującego, tego, którego tłumy chcą obwołać królem. Chcieli zobaczyć w Jezusie lekarza, który leczy wszelkie choroby, nauczyciela, który uczy nie jak ci uczeni w piśmie, ale z mocą. Chcieli zobaczyć, bo widzieli przed chwilą Jezusa egzorcystę, wyrzucającego złe duchy. Tak, chcieli widzieć Jezusa cudotwórcę, ale nie Jezusa umęczonego, nie cierpiącego sługę Jahwe z proroctwa Izajasza, który będzie cierpiał za wielu i oręduje za przestępcami, bo to nie mieściło się w ich głowach. Jezus w dzisiejszej Ewangelii formuje uczniów, tłumaczy im o swojej misji, ale przygotowuje ich także na to, co na nich może przyjść. Bowiem jeśli ze mną to uczynili, z wami też uczynią. Nie chcą usłyszeć o śmierci. Nie rozumieją, co znaczy zmartwychwstanie. Oni nie są zajęci tą wielką teologią, słowem Jezusa. Oni owszem są zainteresowani, ale tu i teraz, ewentualnie tym, co będzie po śmierci, wybierając sobie pierwsze miejsca, chcąc być najbliżej Jezusa, chcąc być najważniejszymi. Jezus widział, o czym rozmawiają. Jezus wiedział, co jest przedmiotem ich rozmów. Ale stawia im konkretne pytanie, o czym rozmawialiście w drodze? I słyszymy, posprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. Odpowiadają nie. Milczą. Bo zrobiło im się po prostu głupio. Bo Jezus, ich nauczyciel i Pan, mówi o rzeczach wielkich, a oni mówią, myślą o tym, co tu i teraz. Ja jestem lepszy, ważniejszy. Nie On. O czym On mówi? Na co ich przygotowuje? Czy też na to, o czym oni mówią? Na czym się skupiają, za czym tęsknią? Na tym, jakie mają plany? Apostołowie milczą, Jezus widzi, że absolutnie nie rozumieją, więc sięga po sprawdzony sposób. Po przykład, po przypowieść, po podobieństwo i mówi, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem bierze dziecko, wskazuje na nie i daje przykład, jeśli będziecie jak te dzieci, będziecie je przyjmować jak tych najmniejszych, to mnie będziecie przyjmować do siebie. Czego Jezus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii? O czym mówi do nas na dziś, na tu i teraz i na naszą wieczność? Najpierw Jezus pyta każdego z nas, czy przyjmuje prawdę o Nim jako o Jezusie, Synu Człowieczym, który umarł i zmartwychwstał z miłości do mnie. Jak słyszymy takie pytanie, to od razu mówimy, oczywiście, tak, jasne. Ale gdy się wgryziemy w to pytanie, to już niekoniecznie. Czy jestem w stanie przyjąć, że jeśli mam naśladować mojego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa, to i w moje życie, w życie moich bliskich, które przecież wypełnione jest miłością. Tak jak w życie Jezusa jest wpisany krzyż. Krzyż czasem niepowodzeń, niezrozumienia, choroby, cierpienia, wzgardy, odrzucenia przez najbliższych, czasem nawet przez tych, których kochamy. Krzyż, który bardzo często jest związany z umieraniem dla siebie, swoich planów, marzeń, pragnień. Krzyż
Krzyż, który jest wymagający, tak jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, możemy nie chcieć usłyszeć o krzyżu. Nie chcemy usłyszeć jak oni o śmierci, o męce. Jakbyśmy nie chcieli usłyszeć o cierpieniu, zajmując się tylko tym, co doczesne, tu i teraz, tym, co dobre dla mnie, dla moich bliskich, wygodne, odpowiednie. Może czasem kłócąc się o zaszczyty, miejsca, pochwały, o znaczenie. Dziś Jezus pyta mnie i ciebie, drogi bracie i siostro, o to, czy przyjmujesz prawdę o Nim, prawdę też o sobie samym. Czy przyjmujesz swój krzyż, którym naznaczona jest droga twojego życia, droga związana z miłością, bo przecież w miłość małżeńską, kapłańską, rodzicielską zawsze wpisany jest krzyż. Kilka dni temu w Kościele przeżywaliśmy święto podwyższenia świętego krzyża. Po co? Po to, byśmy po raz kolejny zatrzymali się na tajemnicy krzyża. Krzyża, który dobrze znamy, wobec którego czasem przechodzimy obojętnie, znaku, który nam czasem spowszedniał. Krzyża, który jest znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim symbolem miłości Boga do człowieka. Miłości każdego z nas, bo jak powiedzieliśmy sobie, w życie nasze wpisany jest krzyż związany z miłością. To oddawanie swojego życia, to niesienie krzyża, to bycie nie pierwszym, o czym mówi Jezus dziś w Ewangelii do apostołów i kończy dzisiejszy fragment, to bycie ostatnim i bycie sługą. Być tym, który służy, a nie tym, który stoi na piedestale i wydaje takie czy inne zarządzenia. Być i służyć nie tyle z obowiązku, bo co ludzie powiedzą, jakie mają zdanie na mój temat, ale być sługą z miłości. Służę mojemu mężowi, schorowanemu, mojej żonie, bo kocham. Zamilknę na to, co słyszę, choć mnie to rani, bo kocham. Zrobię to czy tamto, choć ode mnie tego nie wymagają, bo kocham. Z miłości usłużę, choć czasem będzie to dla mnie krzyżem. Prośmy w dzisiejszą niedzielę Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, by uzdolnił nas właśnie do takiej miłości, by gdy już cisną ci się na usta takie czy inne słowa, gdy już chcesz obrócić się na pięcie i udać, że nie słyszysz, by umieć z miłością usłużyć, zamilknąć, pomóc, zrobić. Prośmy też, byśmy potrafili mądrze i roztropnie dobrze gospodarować tym, co materialne, co mamy, by te rzeczy doczesne nigdy nie przysłoniły nam ostatecznego celu naszego życia, jakim jest Królestwo Niebieskie, spotkanie z Ojcem w wieczności. Prośmy dzisiejszą niedzielę, byśmy potrafili kochać tak jak Jezus, tak jak On, nie zatrzymując się tylko na tym, co tu i teraz, ale patrząc na Jego w drugim człowieku, zasługując na niebo. Amen.